Każdy ma w swoim życiu taką jedną sukę. Ta suka może sprawić, że poczujesz się bardzo, bardzo mały. Ona nigdy nie daje ci cala współczucia, ani nigdy nie zabraknie jej sarkastycznych komentarzy. Gardzimy nią prawie całą naszą duszą, z wyjątkiem tej małej części w rogu, która potajemnie ma nadzieję na potwierdzenie, które może przyjść z uzyskaniem jej aprobaty chociaż raz. Doktor Vivienne Skreet była taką suką. Przez chwilę po tym, jak JD wpadł do kostnicy, myślałem, że zastygnie w miejscu. Potem pędziłem z całych sił, aby za nią nadążyć, modląc się, żeby miała plan, który uratuje nam tyłki. Patrzyliśmy, jak doktor Brutzen umiera, krzyknęłam. Co masz na myśli, mówiąc, że jego zwłoki wstały z łóżka? Z pewnością miał na myśli przekazywanie powszechnie akceptowalnej definicji każdego słowa, jak to pasuje do zdania w języku angielskim, dr Aphelis. Dr Skreet pstryknęła, gdy biegliśmy za JD. Pomimo tego, czego nauczyłeś się w przedszkolu, istnieją głupie pytania. I są one rozmieszczone nierównomiernie w populacji jednostek, które przypominają nam, że wolność słowa jest niefortunną rzeczywistością. Głupia suka. Zatrzymaliśmy się przed salą 330. JD cofnął się z szeroko otwartymi oczami, bojąc się otworzyć drzwi. Nie wiem, co działo się w pokoju za drzwiami, ale brzmiało to tak, jakby podziemny gigant puścił kolosalnego bąka przez 8 stóp błota i pachniało ze 2 razy gorzej. Doktor Skreet odwróciła się i wpatrywała się w naszą dwójkę ze śmiertelnym spokojem. Nie wiem, czy jesteście przygotowani na to, co jest po drugiej stronie. Ale rzeczywistość jest taka, że mam to w dupie, bo życie też ma to w dupie. Więc po prostu będziecie sobie z tym radzić. Witamy w świecie medycyny. Oparła się o drzwi i otworzyła je szeroko. Doktor Brutzen wyglądał źle, kiedy leżał martwy, ale teraz było o wiele gorzej. Stał odwrócony od nas, wymachując gniewnymi pięściami na każdego, kto się zbliżył. Nie mogłem zobaczyć w tyłu jego głowy, ponieważ jego szyja wykręciła się tak, że czaszka spadła na 6:00. Ciało Brutzena było poważnie uszkodzone. Kołysał się w przód i w tył, nie mogąc stabilnie stanąć na nogach z powodu rozbitego kręgosłupa. Kościste wyrostki przebijały się przez skórę, a zniszczone resztki tego, co kiedyś było jego kręgami, nie tworzyły już pionowej linii. Grozę potęgowało wyraźne pojawienie się syndromu Livor Mortis. Większość jego ramienia miała chorą, bladą, żółto-szarą barwę niejadalnych brzoskwiń. Ale grzbiety jego ud miały wściekły odcień dżemu truskawkowego. Drobne rany powstałe podczas upadku przeciskały stężoną krew przez jego skórę jak galaretowaty pączek. A potem się odwrócił. Jego głowa dyndała na poszarpanej skórze, bujając się do góry nogami z tego, co kiedyś było szyją. Jego szczęka trzepotała bez celu, odsłaniając zniszczone usta, które niedawno opróżniły swoje zęby w nieświętym sprayu szkliwa na moje kostki. Cassie Edelman, inna pierwszoroczna lekarka z naszej klasy, leżała w kącie. Jej szyja była wyraźnie skręcona. Wyglądało to tak, jakby została rzucona na ścianę z ogromną prędkością. Analityczna część mojego mózgu zrozumiała, że umarła, zanim uderzyła o podłogę. Lydia, pielęgniarka, stała po drugiej stronie pokoju. Trzymała przed sobą drżącą dłoń, tnąc skalpelem w stronę wirujących ramion Brutzena, gdy ten się zbliżał. Doktor Dorian, tam po lewej! Doktor Skreet krzyknęła ponad warczeniem Brutzena. Odwróciliśmy się, aby zobaczyć puste miejsce, w którym kiedyś stał JD. Dźwięk echa kroków rozbrzmiewający w korytarzu.
Widzę, że doktor Dorian chce nauczyć się jednej z naszych zasad w trudny sposób. Rzuciła, zanim odwróciła się, by spojrzeć na mnie bokiem. Doktor Aphelis, to musi stać się teraz, więc słuchaj mnie bardzo uważnie. Kiedy życie daje ci cytryny, pierdol to. Schyliła się nisko i rzuciła się na sflaczałe zwłoki doktora Brudsena, trzaskając nimi o ścianę. Pielęgniarko, chwyćże go za ramiona i przypnij. Aphelis, otwórz szafkę w rogu. Lydia skoczyła do akcji, chwytając jego nadgarstki i odpychając go do tyłu. Przez chwilę Brudsen był unieruchomiony. Potem gardłowy ryk wstrząsnął ścianami, a jego drżenie mówiło, że wkrótce obezwładni swoich dwóch przeciwników. Dekompresja. Odwróciłem się od nich i sięgnąłem po szafkę. Miałem już obie ręce na uchwycie, gdy zobaczyłem na drzwiach napis. 1913. Nie było go tam wcześniej. Żadna szafka nie była numerowana. Nie tak działają szafki. Ten numer pojawił się nagle, specjalnie dla mnie. I tym razem na pewno pamiętałem o zasadach. Zawahałem się. Brudset krzyknął. Doktor Aphelis, to nie jest czas na wygłupy, pośpiesz się, rozkazała doktor Skrid. Nie poruszyłem się. Kiedy doktor Skrid odezwała się ponownie, było to w nagle łagodniejszym, ale wciąż śmiertelnie pilnym tonie. Tylko pan widzi to, co jest teraz przed panem, doktorze Aphelis, ale przychodzi czas, kiedy musi pan podjąć decyzję, z którą najłatwiej będzie panu żyć i nie ma pan czasu na zastanowienie się. Odetchnąłem głęboko. Poradzę sobie z tym, powiedziałem sobie, otwierając drzwi. Jak bardzo się myliłem. Ciało Timotiego leżało zmiażdżone na podłodze, spłaszczone do obrzydliwie małego kształtu ciała, niczym u sześciolatka. A jednak wciąż był bez wątpienia moim młodszym bratem, wpatrującym się we mnie z lekkim osądem i wielkim smutkiem. Prawa strona jego ciała została spalona na węgiel drzewny, ale lewa była doskonale zachowana. Najgorszy był jednak zamglony środek, gdzie zdrowa skóra i grillowane mięso połączyły się, tworząc przerażającą kpinę z twarzy mojego brata. Jego prawy oczodół był pusty. Jego prawy policzek zniknął. Zęby po tej stronie wciąż były obecne, ponieważ bez skóry zamykającej jego twarz mogłem zajrzeć w głąb jego maleńkiej głowy. Oblizał wargi poczerniałym językiem. Dlaczego mnie zostawiłeś? Zamarłem. Doktorze Aphelis, potrzebujemy pana teraz. Wróciłeś tylko dlatego, że czegoś ode mnie potrzebujesz. Czy to prawda, Eli? Zapytał trup mojego brata. Ogarnął mnie lęk i szloch. Lydia krzyknęła, a chorobliwy dźwięk łamanej kości odbił się echem w całym pomieszczeniu. Dlaczego nie przyszedłeś na czas, żeby mnie uratować? Dlaczego jesteś tu teraz? Z trudem udało mi się przemówić. Wtedy to zobaczyłem. Karykaturalnie duża strzykawka, wyraźnie wykonana ze stali węglowej, z jaskrawo-żółtym H2SO4 wydrukowanym w poprzek. Igła była co prawda ukryta, ale ja wiedziałem, że po uruchomieniu wyskoczy. Timothy ściskał ją w swoich ścięgnistych palcach. Ja potrzebuję tego od ciebie, Timmy, wyszeptałem. Zacisnął ją mocniej. Ale dlaczego nie potrzebowałeś mnie? Lydia znowu krzyknęła. Czas już prawie minął, doktorze. Tak bardzo, bardzo przepraszam, Timmy, wyszlochałem. Nie chciałem cię zostawić. Wiem, że nie zrozumiesz, ale proszę, powiedz mi, że wiesz, że cię kocham. Łzy płynęły niekontrolowanie. Jak? Odpowiedział ze smutkiem. Jak mogę powiedzieć, że mnie kochasz, skoro zostawiłeś mnie na śmierć?
Doktor Afeli, zdecyduj się teraz. Wezmę to na siebie, Timmy, ale kocham cię bardzo, bardzo, bardzo. Wpatrywał się we mnie z mrożącą krew w żyłach trzeźwością. Jeśli weźmiesz to teraz ode mnie, zawsze będę wiedział, że wróciłeś tylko wtedy, gdy potrzebowałeś pomocy i że wybrałeś, aby zostawić mnie za sobą. Nigdy więcej mnie nie zobaczysz. Nie, wyszeptałem smutno, wyrywając strzykawkę z jego słabego uchwytu. Potem odwróciłem się od ducha mojego młodszego brata i pobiegłem do miejsca, w którym mogłem coś zmienić. Lydia leżała na podłodze z obiema rękami zgiętymi pod nienaturalnym kątem. Brudce trzymał doktor Skreet mocno przyciśniętą do ziemi. Jego ręce były owinięte wokół nadgarstków doktor Skreet, a ona nie była w stanie się opierać, gdy jego silniejsze ramiona sięgały, by ścisnąć jej gałki oczne. Emocjonalna część mojej duszy zużyła się tak bardzo, że nie pozostała żadna warstwa. Pozostała jedynie wytarta przez czas skalista krawędź logiki, gdyż działałem sprawnie, aby wykonać stojące przede mną zadanie. Zrobiłem 1, 2, 3 gigantyczne kroki, aby zbudować impet, który przyłożyłem na mocne pchnięcie ramieniem. Nie zastanawiałem się nad tym, jak dokładny może być mój cel, bo po prostu musiał dosięgnąć celu i nie pozostawała żadna druga opcja. Gałka oczna Brudsena zgrzytnęła i wyskoczyła, gdy trzasnąłem strzykawką w jego twarz. Poczułem reakcję, gdy spust wystrzelił igłę głęboko w jego głowę, obok oka i daleko w płat czołowy. Potem runąłem na ziemię. Brudsen odchylił się do tyłu i krzyknął. Doktor Skreet nie traciła czasu na ucieczkę spod jego uścisku, odwracając się, by we wściekłym szale czołgać się w moją stronę. Siedziałem sfiksowany, patrząc, jak Brudsen przemienia się przede mną. Kwas siarkowy działał na skórę w podobny sposób jak otwarty ogień, ale nigdy nie widziałem efektów strzelenia H2SO4 bezpośrednio w czaszkę i ten pokaz pozostawił mnie w osłupieniu. Brudsen złapał się za boki głowy, gdy jego twarz zaczęła się topić. Nie miał siły, by wyjąć strzykawkę z oka, więc wisiała przed nim jak dziwaczny, syntetyczny falus. Potem zakaszlał, rozpylając krew po podłodze i pochylił się do przodu. Jego gałka oczna spadła jak upuszczony marmur. Za nią podążył lepki, szary szlam, który, jak przypuszczałem, był jego szybko rozpuszczającym się mózgiem. Nie sądziłem, że będę w stanie oderwać się od tego widoku. Musimy zabrać stąd Lydię, rozkazała doktor Skreet. I nagle byłem w stanie znów dokonać rzeczy niemożliwej. Trzymałem ją za ramiona, gdy doktor Skreet pociągnęła Lydię za kostki i szybko wybiegliśmy przez drzwi. Ona zatrzasnęła je za sobą. W oszołomieniu upadłem na ręce i kolana. Następne kilkanaście minut było zamazane. Doktor Skreet dużo krzyczała, a nas nagle otoczyli ludzie chętni do pomocy. Niejasno zastanawiałem się, gdzie byli w tych cennych sekundach, kiedy najbardziej ich potrzebowaliśmy. Są pewne definiujące duszę momenty, jak sądzę, które można przeżyć tylko w samotności. Lydia została umieszczona na noszach i zabrana. Ten sam lekarz i dozorca, których widziałem już 2 razy, weszli cicho do pokoju, spędzili w nim krótką chwilę, a potem szybko wyszli. Każdy z nich niósł w jednej ręce duży, mokry worek na śmieci. Doktor Afelis, musi pan pójść ze mną. Głos doktor Skreet był spokojny i stanowczy. Ja nie mogę. Mój brat jest w szafie. Mamrotałem, zanim fala emocji mnie uciszyła. Nie, doktor Afelis, nie jest. Ale ja muszę wrócić. Doktor Skreet wyszeptała. Możesz iść do przodu lub pozostać w miejscu, ale nigdy, przenigdy nie możesz się cofnąć. Teraz.
Czy pójdziesz za mną? Zawahałem się. Potem stanąłem. Oszołomiony ruszyłem, aż znalazłem się po raz drugi tego wieczoru, siedząc naprzeciwko jej biurka. Życie zawsze płynie wolniej lub szybciej niż byśmy chcieli, ale nigdy we właściwym tempie, wyjaśniła spokojnie. Dziś wieczorem sprawy potoczyły się szybciej. Spojrzała na mnie w dół nad swoimi cienkimi okularami. Ja odwzajemniłem się tylko milczeniem. Kiwnęła do siebie głową. Musimy to zrobić szybko, a ja nie będę się powtarzać, więc słuchaj uważnie, powiedziała gładko. Nadszedł czas, doktorze Aphelis, aby powiedzieć panu o zasadzie numer 7. Dziękuję za obejrzenie mojego materiału. Jeżeli on się spodobał, zostaw łapkę oraz subskrypcję, jeśli na to zasługuje. Jeżeli chcesz zaproponować mi pastę, którą powinienem przeczytać, możesz to zrobić na dwa sposoby. Wysłać swoją propozycję lub gotową pastę na moim serwerze Discord. Wystarczy, że po wejściu na niego weźmiesz sobie rangę creepypasty. Lub możesz wysłać mi ją na maila podanego w opisie i w informacjach o kanale. Dziękuję, że poświęciłeś mi swój czas i do zobaczenia w kolejnych materiałach.